Bartek Gębusia, witam Państwa w poniedziałek, 5 marca, jest godzina 17.30, rozpoczynamy Telefakty. Blaski i cienie historii, czyli korowód niepodległości. Dzięki Polakom z tamtych czasów udało nam się odzyskać niepodległość. Święto Chreptowicza, Dzień Patrona Szkoły. Przygotowaliśmy program artystyczny, stąd mój, może dla niektórych zaskakujący strój, ale gram tam małą, aczkolwiek znaczącą rolę. Porażka ostrowieckich siatkarek. Siła ataku była po stronie Łodzi i tutaj bez dwóch zdań byliśmy słabsi w tym elemencie. Ten korowód odwiedza wszystkie powiaty w województwie świętokrzyskim. Inicjatorem tej akcji jest wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Dziś w powiecie ostrowieckim odbył się korowód niepodległości, a relację dla Państwa przygotowała Anna Głąb. Ostrowiec znalazł się na trasie korowodu niepodległości. Program wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek wpisuje się w plan obchodów Roku Niepodległości. Bo to tu Piłsudski z legionistami budował swoją siłę i stąd wyruszali w dalszą drogę do niepodległości. W kinie Etiuda spotkali się w dwóch grupach uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Czekały na nich patriotyczne zabawy, wystawy militariów i uzbrojenia, quizy z nagrodami, a także prelekcje historyczne. Chcemy pokazywać dzięki jakim wielkim Polakom, ale nie tylko tym wielkim, że dzięki Polakom z tamtych czasów udało nam się odzyskać niepodległość. W opinii przybyłych gości spotkanie tego typu pozwala pokazać całą przestrzeń związaną z dziejami naszego kraju. Senator Jarosław Rusiecki podkreślał, że będąc Polakiem można odczuwać zarówno radość z wielkich dokonań rodaków, ostatnio na przykład sportowców, ale także należy mieć świadomość trudnych kart naszej historii. Między innymi taką datą jest data 5 marca 1940 roku, gdzie Stalin i komunistyczne władze podpisały decyzję polityczną o zamordowaniu 22 tysięcy polskich oficerów. To są smutki, to są radości, to jest korowód. Ja wpisuję się w te obchody konkursem. Dziękuję Ci za niepodległą list do. Jest to konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs, który odbywa się pod patronatem pana Jana Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów. Konkurs z fajnymi nagrodami. Zachęcam wszystkich uczniów, szczególnie zachęcam uczniów szkół właśnie ostrowieckich, bo chciałbym, żeby ten wymiar nasz lokalny, ostrowiecki był tutaj szczególnie zaakcentowany. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia przedmiotów związanych z historią Polski, zapoznawali się z replikami broni, mogli także spróbować swoich sił na strzelnicy sportowej. W bardzo dobrym stanie zachowana łuska z austriackiej armaty kalibru 8 cm, sygnowana na 1914 rok, więc jeszcze może pochodząca właśnie z tych walk legionowych o miasto Kielce. Tu można zauważyć właśnie pocisk, brakuje tylko zapalnika, no oczywiście została sama skorupa pozbawiona ładunku prochowego. To jest polski karabin Mauser z Radomia. No, to jest 1931 rocznik, to jest taka perełka tutaj, można powiedzieć, chociaż są starsze, dlatego, że to jest wytwór polskiej myśli technicznej. Wprawdzie to jest konstrukcja niemiecka z okresu II, jeszcze przed I wojny światowej, ale w Radomiu stworzono odmianę, tak zwaną krótszą wersję karabinek i on był lepszy, niezawodniejszy od niemieckich wyrobów. Korowód niepodległości pozwala pokazać różne odmiany patriotyzmu. Młodych Polaków uczy tolerancji oraz dumy z przynależności do swojej małej i dużej ojczyzny. Jest bardzo interesujące. Dużo jest takich fajnych informacji, które nam się może przydać później w życiu. Według mnie historia jest bardzo ważnym elementem naszej codzienności. Jest z naszej szkoły ponad 80 dzieci i każdy z tych dzieciaków inaczej patrzy na historię, inaczej potrafi tą historię docenić i też pojmuje ją troszeczkę inaczej. Dlatego dla każdego z nich niepodległość też jest czymś zupełnie innym. Korowód niepodległości odwiedza wszystkie powiaty województwa. Był już w Kielcach, Pińczowie czy Starachowicach, a całość wpisuje się w program
program obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Uczniowie Liceum Konarskiego wiedzą, co to jest dobra marka. Na specjalnych warsztatach tworzyli swoją markę i zdobywali wiedzę, jak ją umiejętnie i marketingowo wykorzystać. Szczegóły Karolina Kamińska. Długotrwałe, powiedzieliśmy koszt... Dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia pobudzające kreatywne myślenia. Tak w Liceum Konarskiego przebiegały ostatnie zajęcia. Kolejne bardzo ciekawe warsztaty w naszej szkole, prowadzone przez Macieja Barańskiego, człowieka, którego nasza młodzież miała już okazję poznać przy okazji bardzo fajnego wydarzenia dla młodych ludzi pasjonaci w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym na Podzamczu. Tam zrobił na nich ogromne wrażenie takimi bardzo dynamicznymi, ciekawymi prelekcjami i jest nam niezmiernie miło, że przyjął nasze zaproszenie tutaj, żeby z dziećmi, z młodzieżą w zasadzie, bo to będą licealiści, poprowadzić już nie tylko prelekcje, ale również warsztaty. Młodzież Maciejem Barańskim, z wykształcenia polonistą, wykładowcą, który jednak zrezygnował z pracy naukowej na rzecz szeroko pojętej pracy w marketingu, jest zachwycona, a sympatia jest obopólna. Zrobili na mnie bardzo pozytywne wrażenie, byli bardzo zaangażowani na tych poprzednich prelekcjach, mieli mnóstwo pytań i naprawdę cieszę się, że udało się spotkać teraz u nich w szkole i spotkać już nie na wykładzie jako takim, tylko przy takiej pracy zespołowej i grupowej, bo na pewno burza mózgów będą ciekawe wnioski, jestem przekonany o tym. Zajęcia miały na celu próbę określenia istotnych wartości dla dzisiejszych nastolatków i próbę przełożenia ich na obszar własnej twórczości i kreatywności w odniesieniu do kultury oraz biznesu. Jestem bardzo ciekaw, jak oni, jako pokolenie określone, jako to, które nie może żyć bez social media, bez mediów społecznościowych, jak marki dzisiaj współczesne, które kampanie reklamowe na nich działają, jak marki współczesne powinny mówić językiem naszego młodego pokolenia. Co oni na ten temat uważają, czy się zgadzają tak naprawdę z ich definiowaniem? Takie spotkania to same korzyści. I to nie tylko dla młodzieży. Jak podkreśla prelegent warsztatów, on również czerpie wiele dobrego poprzez kontakt z młodymi, świadomymi i kreatywnymi ludźmi. Dla mnie pozwalają przede wszystkim dużo energii zaczerpnąć i tego języka, kultury młodego pokolenia, z którym należy mieć cały czas styczność, jeżeli się pracuje w takiej branży jak ja, jeżeli się chce w ogóle do tego odbiorcy dotrzeć. To jest po prostu nieuniknione. Poza tym energia, którą mają ludzie młodzi w sobie, no to jest dla mnie to, czego mi brakuje po zajęciach zawsze na uczelni i poza taką pracą codzienną. Natomiast wydaje mi się, że dla młodych ludzi to jest bardzo ważne, że mają kontakt z praktykami biznesu, branży, w którym być może kiedyś im przyjdzie pracować. Kiedyś po prostu za moich czasów takich możliwości nie było. Ta szkoła jest oczywiście wyjątkowa pod wieloma względami i nie tylko oni aktywnie uczestniczą w spotkaniach na zewnątrz, ale to, że zapraszają do siebie różnych gości, da im na pewno zupełnie inne możliwości na starcie. Bo takie też jest założenie szkół Konarskiego. Stwarzacie dzieciom i młodzieży jak najwięcej najróżniejszych okoliczności do ich wszechstronnego rozwoju. To jeden z ważniejszych dni w kalendarzu uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 2 imienia Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dziś święto obchodzi ich patron. Obchodom przyglądaliśmy się z naszą kamerą. Od 1923 roku patronem drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest Joachim Chreptowicz, patron, z którego dyrekcja, nauczyciele i uczniowie są dumni, czego dowodem może być każdego roku hucznie obchodzone święto szkoły w ramach Dnia Patrona. Na początku marca, dzisiaj 5 marca, organizujemy uroczysty Dzień Patrona Szkoły. W momencie, kiedy jest to kolejna rocznica śmierci Joachima Chreptowicza, jedynego patrona szkół w Polsce, przygotowaliśmy program artystyczny, stąd mój może dla niektórych zaskakujący strój, ale gram tam małą, aczkolwiek znaczącą rolę. Przedstawienie, jakie przygotowała klasa 2C, to zarys historii życia, działalności i twórczości Chreptowicza. Rzeczpospolita jest na skraju zagłady. Uczniom ta forma obchodów Dnia Patrona Szkoły odpowiada. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ nie wszyscy pamiętają o tak dokładnie po historii Chreptowicza, a przez to wielu osobom to naprawdę uświadamia wiele rzeczy. Joachim Chreptowicz to jedna z tych postaci, które nadal pozostają w cieniu swych dokonań i nie są powszechnie znane. Dzieło jego życia wydaje się jednak oczywiste. Stworzył fundamenty ogromnego gmachu
oświaty. Ta żywa lekcja historii z pewnością pomogła wskrzesić pamięć o jego sukcesach. Możemy sobie przypomnieć wiele rzeczy z historii, no i uczymy się przy okazji wiele o naszym patronie, tak jak tutaj koledzy przygotowali spektakl, który również no, podoba nam się. Dziś w Chreptowiczu o Chreptowiczu mówiono wiele. Mamy prelekcje, są lekcje wychowawcze. To jest święto naszej szkoły, flagi wywieszone na marsz, także świętujemy ten dzień bardzo mocno. I tak już od 38 lat. Teraz się wszystko zmieniło. Najbliższy piątek, 9 marca od godziny 16 do 20 oraz w sobotę od 10 do 15 w czterech sklepach w Ostrowcu Świętokrzyskim, w markecie przy ulicy Jana Pawła II, na osiedlu Stawki, przy ulicy Mickiewicza 30 oraz przy ulicy Polnej odbędzie się 14. Ogólnopolska Zbiórka Żywności, organizowana przez Caritas Polska. Przed wejściem do sklepów ustawione będą kosze zakupowe, do których mieszkańcy mogą składać żywność z długim terminem przydatności do spożycia, łatwą w przechowywaniu. Zebrane produkty przekazane będą rodzinom w potrzebie z diecezji sandomierskiej. Nie z ogniem, ale w wodzie. Tym razem strażacy z województwa świętokrzyskiego rywalizowali podczas 10 mistrzostw województwa świętokrzyskiego w pływaniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Kto zwyciężył w materiale? Pożary, wypadki drogowe, kataklizmy i klęski żywiołowe, tym na co dzień zajmują się strażacy. Szkolą się w różnych zakresach, ale także dbają o swoją kondycję. Strażacy z województwa świętokrzyskiego rywalizowali w 10 mistrzostwach województwa świętokrzyskiego strażaków Państwowej Straży Pożarnej w pływaniu. To już 10 edycja tych mistrzostw strażaków w pływaniu. Cieszymy się, że zainteresowanie rośnie z roku na rok i że wyniki są coraz lepsze, albowiem pływanie w jakiś sposób wpisuje się w profil działania Straży Pożarnej, dlatego że, jak Państwo doskonale wiedzą, strażacy są zaangażowani również w prowadzenie działań na wodzie i, że tak powiem, niejednokrotnie te umiejętności, które tutaj doskonalimy na tych zawodach sportowych, możemy wykorzystywać podczas służby. W zawodach uczestniczyli strażacy Państwowej Straży Pożarnej z komend z terenu województwa świętokrzyskiego. Rywalizowali w 5 konkurencjach indywidualnych oraz w jednej drużynowej. Rywalizowali na wielu dystansach i w wielu stylach. Triumfatorem wieloboju został przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Konrad Czarnecki. W sztafecie w stylu dowolnym 4x50 metrów wygrała drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Na pozostałych stopniach podium w rywalizacji sztafet stanęli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju oraz reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zawody zakończyła na 4. miejscu. Jest niedosyt, co roku w sztafecie zajmowaliśmy 2., 3. miejsce, ale możemy to zgonić na ostrowiecką gościnność. W województwie świętokrzyskim co roku odnotowuje się około 100 akcji ratowniczych na wodzie, dlatego tak ważne jest przygotowanie do pracy w trudnych warunkach. Te zawody są jednym ze sposobów sprawdzenia kondycji, która przekłada się na codzienną służbę. Na treningi nie mamy zbyt dużo czasu, bo żeby faktycznie trenować, trzeba by to robić przez cały rok kilka razy w tygodniu, a jednak musimy też doskonalić inne umiejętności. Każdy ma też swoje życie prywatne, także na takie treningi zostaje naprawdę już bardzo mało czasu. Mimo tego strażacy starają się utrzymać sprawność fizyczną na ogólną sprawność fizyczną na jak najwyższym poziomie, bo to procentuje później przy akcjach ratowniczo-gaśniczych. Organizatorzy zapewniają, że o sprawność i szkolenia strażaków będą dbać, a to wszystko po to, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Kibice takie informacje lubią najbardziej. W Ciechocinku podczas 25. Mistrzostw Juniorów w boksie rywalizowało 5 ostrowieckich pięściarzy. Albert Orzeł został mistrzem Polski Juniorów. Siatkarki Krzeostrowiec nie zdołały pokonać drużyny z Łodzi. Przed własną publicznością rozegrały dobre spotkanie, ale komplet punktów odjechał. Szczegóły Janusz Romanowski. Porażką 0-3 w poszczególnych setach do 20, 19 i 15 zakończył się sobotni pojedynek Ligi Siatkówki Kobiet, w którym drużyna KSZO musiała uznać wyższość zespołu wicelidera tej klasy rozgrywkowej, ŁKS-u Komerczekon Łódź. Najlepszą zawodniczką tego pojedynku została rozgrywająca Łodzianek, reprezentantka Czech Lucy Muchsteinowa. Na pewno nie było nam łatwo, tutaj jest trudno gra. Ostrowiec jest takim walecznym zespołem, także podbijał dużo naszych ataków i ciężko było skończyć piłkę w boisko. I ja się cieszę, że skończył 3-0.
ale mogło też być zupełnie inaczej. Radości z końcowego sukcesu po meczu nie krył słowacki szkoleniowiec ŁKS-u Michał Maszek. Jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj się nam udało 3-0 wygrać, bo w tym tygodniu jsme naprawdę bardzo ciężko trenowali. Teraz ten tydzień był naprawdę dla nas tylko treningowy, taki gruby tydzień. 3-0 dzisiaj jest dla nas ten idealny scenariusz. Mimo porażki ostrowczanki pokazały się w tym pojedynku z dobrej strony, grając siatkówkę taką, jaką na dziś mogą zaprezentować na boisku. W sobotnie popołudnie rywal okazał się jednak zbyt mocny. Były fragmenty, że zagraliśmy dosyć uważnie i było ok. Natomiast za dużo przestojów mieliśmy. Siła ataku była po stronie Łodzi i tutaj bez dwóch zdań byliśmy słabsi w tym elemencie. No i przede wszystkim to zaważyło. Niestety 3-0 przegrałyśmy i mamy duży niedosyt, bo potrafimy grać lepiej. I w tych dwóch setach na początku przynajmniej pokazałyśmy, że możemy grać jak równy z równym. No ale zawsze czegoś, jakiejś tam końcóweczki nam brakuje, żeby postawić kropkę nad i. I nie wiem, czy boimy się wygrać z tymi lepszymi, czy... brakuje nam pomysłu później w końcówkach na grę. Na pewno duży wpływ na końcowy wynik meczu miał drugi set, w którym nasze zawodniczki prowadziły 5-0 i 11-6, ulegając ostatecznie rywalowi do 19. Tam poszła seria chyba 8 punktów i to nam na pewno tutaj podcięło skrzydła. No, takie przestoje się zdarzają i nam się niestety zdarzył. I ciężko jest później ruszyć do przodu, bo już w głowie siedzi, że właśnie wygrywamy 5 punktami czy 4 i później dochodzą i przegrywamy całego seta, więc na pewno to boli. Mimo złego wyniku w tej odsłonie meczu do końca w sukces wierzyły zawodniczki ekipy gości. My zawsze wierzymy. Już nieraz my wyciągnęli, jak w końcówach, tak, takie sety, które były niekorzystne dla nas, że było duże prowadzenie drużyny przeciwnika, ale my zawsze idziemy cierpliwie punkt po punkcie i wiemy, że mamy swoją siłę w elementach, które gramy i dzisiaj to tak samo było. Po tej serii pojedynków Krzop plasuje się dalej na 9. miejscu w tabeli, mając na koncie 23 punkty. Kolejnym rywalem już w najbliższą środę będzie aktualny mistrz Polski Chemik Police. Będziemy się starały po prostu zagrać to, co mamy teraz najlepszego. Cały czas zresztą próbujemy i cały czas tak trenujemy, żeby po prostu wyjść i pokazać to, co najlepsze mamy w nogach. I no jest to mało czasu do regeneracji, bo już wyjeżdżamy w poniedziałek, gramy w środę. No ale będziemy na pewno, oddamy serce na boisku i zobaczymy, może uda się punkta urwać. Natomiast kolejny mecz już w Ostrowcu rozegrany zostanie w piątek 16 marca o godzinie 18, a rywalem będą siatkarki budowlanych Toruń. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Ja zapraszam Państwa jutro o stałej porze. Życzę miłego wieczoru.